gdy nas boli w boku, gdy nie możemy oddać moczu, a gdy już oddajemy ten mocz, to jest jego mało i piecze. Jeżeli, proszę Państwa, mamy mocz oddawany z krwią lub mamy, proszę Państwa, nieświeży, taki niezbyt pachnący pot, to znaczy, że mamy problem z nerkami. To jest tylko kilka z objawów. Co może być? Może być, proszę Państwa, zapalenie dróg moczowych, może być zapalenie nerek, może być zapalenie, proszę Państwa, pęcherza moczowego. Te sprawy mogą nas wtedy dopaść. Co robimy? Nie idziemy do nikogo, tylko idziemy, proszę Państwa, do lekarza i szukamy pomocy u lekarza. Robimy sobie badania, co nam dolega. Ponieważ, proszę Państwa, jeżeli mamy niezbyt fajny zapach potu, to znaczy, że nam, że nasze nerki odmawiają posłuszeństwa, tracą swoją zdolność oczyszczania organizmu i skóra przejmuje ich funkcję. I to jest tego powodem. Między innymi oczywiście, bo są inne przyczyny, ale to jest główna przyczyna. Proszę Państwa, idziemy do lekarza. Lekarz nam daje nam skierowanie na badania i pięknie nam to, proszę Państwa, wszystko się potem układa, ponieważ i robimy sobie, proszę Państwa, badania i wychodzi nam. Co nam może oprócz tego jeszcze wyjść? Może nam, proszę Państwa, wyjść piasek w nerkach, mogą nam wyjść kamienie w nerkach. Kamienie na przykład szczawianowe, moczanowe, fosforowe, wapniowe i cystynowe. Dlaczego takie? No takie, proszę Państwa, bo skład chemiczny, zawartość chemiczna tych kamieni właśnie zależy od substancji, które w nich się znajdują. Jest to po prostu przedawkowanie w organizmie tej substancji, która potem odkłada nam się w złogach, w nerkach, bo nerki nie wydalają właściwie tej substancji i nam się właśnie to tworzy. Z ciekawszych typów tych kamieni to jest, proszę Państwa, kamienie szczawianowe. I tutaj jest o tyle problem, że przy tych kamieniach, jeżeli lekarz zdiagnozuje nam takie właśnie kamienie, to my, proszę Państwa, musimy unikać warzyw i żurawiny, ponieważ niektóre warzywa i żurawina zawierają w sobie składniki, które nam właśnie ten stawian odkładają. I to na to trzeba zwracać uwagę, proszę Państwa. Także tutaj musimy uważać. Piasek jest podobna sytuacja, niemniej, no wiadomo, piasek jest łatwiej usuwany z organizmu. Natomiast jeżeli chodzi o kamienie za chwileczkę podam, jak się będziemy ich pozbywać, natomiast jeżeli jest sprawa bardzo poważna, no to niestety czeka nas operacja. Co może się stać, jeżeli to będzie długo zalegać? No proszę Państwa, zablokuje nam drogi moczowe i spowoduje to zatrzymanie, wytwarzanie bakterii, które doprowadzą do stanu zapalnego pewnego narządu. To właśnie te bakterie, poprzez to, że mocz jest zablokowany, tworzy się środowisko i po prostu te bakterie mają gdzie się rozwijać. I wtedy zaczynają nam się bardzo poważne problemy. Proszę Państwa, mamy dwie nerki, ale szanujmy nerki, ponieważ jeżeli nerki się psują, jeżeli nerki zaczynają nam dysfunkcjonować, to dowiedzcie się Państwo ludzi, którzy mają dializy, to zobaczyć, czym to grozi, jak to wygląda. Ludzie popełniają samobójstwa z tego powodu, ponieważ nie mogą wytrzymać tego ciągłego obciążenia dializami, bo to jest bardzo, ale to bardzo, proszę Państwa, niebezpieczne. Powiem Państwu szybciutko, jak oczyszczać. Podam Państwu taki sposób, taki kompozytowy sposób. Ja zawsze wzoruję się na panu profesorze Niemówakinie. Dla mnie jest to autorytet, dlatego on, prowadząc swoją klinikę naturoterapii w Rosji, on po prostu stosuje to praktycznie, te metody. Dużo ma tych metod. Ja wybrałem taką metodę, którą uważam za bardzo niemęczącą dla Państwa, a dobrą i skuteczną. Więc podaję. Proszę Państwa, co trzeba... Aha, jeszcze zanim. Proszę zawsze stosować zasady BHP przy każdym oczyszczeniu każdego narządu. Tak samo przy wątrobie. Napisała do mnie pani, która ma problem z kamieniami żółciowymi, ponieważ kilka tygodni temu oczyszczała niezgodnie z prawem, niezgodnie z zasadami kamienie. Ruszyły kamienie z wątroby, zablokowały przewody żółciowe i grozi jej zabieg. I teraz jest problem. Dlatego uważajcie Państwo na to. Jeżeli mówię, że trzeba skorzystać z pewnych środków, to trzeba. Ja nie patrzę, kto na YouTubie Państwu podaje, jakie procedury, jakie
zalecenia. Ja po prostu nie oglądam, ja mam tu swoje sprawdzone środki, sprawdzone na sobie lub na pacjentach lub na kimś z rodziny i po Państwu po prostu to podaję. Zawsze przy oczyszczaniu, proszę Państwa, nerek, zawsze miejmy przy sobie NOSPE, najlepiej Forte. Miejmy, proszę Państwa, środek przeciwbólowy i Bubron. Bardzo mocny musicie mieć Państwo środek przeciwbólowy i telefon. W razie, jeżeli zaistnieje konieczność wezwania karetki, to trzeba, proszę Państwa, wezwać. Jeżeli jest rodzenie kamienia, który jest bardzo duży i wejdzie w drogi moczowe i zablokuje Państwu drogi moczowe, to trzeba się zwrócić do lekarza, do szpitala, na zabieg. To nie ma, proszę Państwa, zmiłuj się. Proszę to pilnować i nie patrzeć na nikogo, tylko róbcie to, co Państwu mówię i będzie wszystko dobrze. Podaję Państwu teraz pierwszą mieszankę, którą pijemy przez 14 dni. Przygotowujemy sobie roztwór. Wódka 35% 200 ml, oliwa z oliwek 200 ml, czyli tyle samo. Sok z cytryny, z dwóch cytryn i odrobinę miodu możecie Państwo do tego dodać. To jest mieszanka. Mieszankę to co Państwu mówię, można możecie Państwo w większej ilości sobie zrobić, ale myślę, że to powinno wystarczyć. Mieszacie wszystkie składniki z sobą, czyli wódka 200 ml, oliwa 200 ml, sok z dwóch cytryn i odrobinę miodu, pół łyżeczki, wszystko mieszacie, odkładacie, odstawiacie to w miejsce ciemne na 10 dni. Od czasu do czasu sobie proszę to przemieszać w słoiczku, żeby to ładnie się tam wstawiło. Po 10 dniach, proszę Państwa, zażywamy. 30 minut przed każdym posiłkiem jedną łyżkę stołową tego roztworu. Jedną łyżkę stołową 30 minut przed posiłkiem przez 14 dni. Przyjmujemy to przez 14 dni. Nie tylko powiem Państwu jeszcze co, ale po 14 dniach robimy sobie taki koktajl. 1/4 szklanki soku z rzodkiewki, 1/4 soku z rzodkiewki i z pietruszki. W sokowirówce sobie to, proszę Państwa, zróbcie i pijcie to po 14 dniach tej pierwszej fazy, tej mieszanki z wódką, pijcie sobie to. Jak sobie Państwo zrobicie to pół szklanki, wyjdzie Wam troszkę więcej jak pół szklanki, bo 1/4 szklanki soku z pietruszki, 1/4 szklanki soku z rzodkiewki. Proszę sobie to do tego dodać 1/4 łyżeczki miodu i sok z pół cytryny. Powtarzam, 1/4 szklanki soku z pietruszki, 1 szklanka soku z rzodkiewki, pół łyżeczki miodu i sok z pół cytryny. To wszystko sobie przygotujcie na jeden dzień. Pijcie to Państwo tak jak tam, 30 minut przed każdym posiłkiem. Tak sobie to rozplanujcie, żeby Wam te więcej jak połowa szklanki starczyło na ten dzień. 30 minut. Teraz uwaga. Jeżeli przez 14 dni tą drugą mieszankę z warzyw, z pietruszki i z rzodkiewki pijecie. Po 14 dniach wracamy do tej pierwszej mieszanki. Następne 2 tygodnie pijemy. Wódka 35% 200 ml, oliwa z oliwek 200 ml, sok z dwóch cytryn i pół łyżeczki, no może tak, pół łyżeczki może miodu, tak dodajcie sobie dla smaku. Pijemy następne 14 dni, czyli, proszę Państwa, rozpuszcza Wam kamienie pięknie. Jak macie kamienie nerkowe, piasek wszystko czyści, puka. A żeby pomóc temu procesowi, pijemy piwo bezalkoholowe, minimum 2 puszki dziennie, bezalkoholowe, niealkoholowe. Można kupić teraz piękne piwo bezalkoholowe i polskie, i zagraniczne. Piwo bezalkoholowe, ono ma do 0,5% zawartości alkoholu, możecie Państwo pić. To oczywiście uważajcie na pojazdy i tak dalej, bo różnie to bywa. Pijcie Państwo na przemian z wodą Jana. Jest taka woda z uzdrowiska, już nie pomnę jakiego, ona się nazywa, może kupicie Państwo w każdym wielkopowierzchniowym sklepie, ona się nazywa woda Jana. Kupcie sobie i pijcie sobie. Tak, kiedy Wam pasuje, byle nie od razu po posiłku. Dlatego, co mówiłem zawsze, żeby nie rozcieńczać soków żołądkowych, soku kwasu solnego, żeby potem nie było problemów z trawieniem. A tak to bijcie Państwo do wody. Pięknie Wam będzie udrażniać przewody. Tamto Wam rozpuści kamienie, to Wam udrożni przewody i będzie wszystko dobrze. Uwaga, na koniec. Po 3 tygodniach proszę sobie zrobić mieszankę. To jest mieszanka, która Państwu oczyści z bakterii, które się gromadzą w zakamarkach.
w kłębuszkach nerkowych, czy gdzieś tam w zakamarkach przewodu układu moczowego i wszelkich tam z tym związanych pęcherzu, w drogach moczowych, w cewce moczowej niekiedy jest tak. Proszę sobie zrobić po 50 gram, czyli po torebce skrzyp, żurawina, nawłoć, proszę Państwa, brzoza i kłącze perzu. Powtarzam, ziele skrzypu, owoc żurawiny, ziele nawłoci, liść brzozy i kłącze perzu. Taką sobie zróbcie Państwo mieszankę i róbcie sobie, paszcie sobie Państwo tę mieszankę w proporcji dwie łyżeczki na szklankę wody. Troszkę mocniejsze robimy. Oczywiście ludzie od 14 do 60 roku życia. Wiadomo, że do 14 roku życia i powyżej 60 roku podajemy proporcjonalnie mniejszą dawkę. To o tym już nie muszę przypominać. I to sobie proszę wypić przez tydzień, żeby nam nie nastąpił powrót do sytuacji, która była przed czyszczenia. To sobie zróbcie, ono wam pięknie wyczyści. Wszystkie drogi będzie bardzo dobrze. Podaję na koniec. Podaję Państwu jeszcze na koniec, jeżeli macie Państwo zapalenie pęcherza moczowego. Niekiedy jest, że boli Państwa, macie patrzę na pęcherz, boli Was, jak oddajecie pieczenia, cuda się dzieją, a w szczególności, jeżeli Was podbrzusze boli tutaj, to może to być zapalenie pęcherza moczowego. Proszę sobie to, po 50 gram wszystkiego, po torebce, rdes, ptasi ziele, mącznica ziele, skrzyp ziele, rumianek koszyczek, nawłoć ziele i proszę Państwa żurawina owoc. Tą mieszankę, proszę sobie spisać, puści sobie jeszcze raz to nagranie, proszę parzyć 15 minut pod przykryciem 5 razy dziennie po 1/4 szklanki, czyli ćwierć szklanki, 5 razy dziennie 30 minut przed posiłkiem. Pamiętajcie Państwo, 6 minut przed posiłkiem to piszemy. To pijemy, przepraszam na emocje. To pijemy. Pamiętajcie Państwo, to jest bardzo ważne. Proszę sobie to wszystko ponotować, proszę sobie to wszystko, proszę Państwa, zastosować i będzie wszystko dobrze. Jeżeli macie inne przepisy na oczyszczenie nerek, na oczyszczenie pęcherza i dróg moczowych, to już Państwa wola. Ja Państwu podałem ten dość mocny, to jest radykalny sposób, ale dobry. Podsumowanie. Proszę Państwa, spoglądam na podgląd mój, który mam na ręku z tego względu, że mam mało baterii. Już drugi film nagrywam, pierwszy film nagrywałem Państwu, co 15 minut to się przeszkadzał. Teraz staram się, telefon był w tle, ale jakoś się to skończyło, jak się skończyło. Staram się szybko mówić, żeby Państwu powiedzieć, co mam do powiedzenia i żeby Państwu czasu nie zabierać. Proszę Państwa, podsumowuję film 31. To, że ja że dużo jest łapek w dół, to, że nie wszystkim Państwu się podoba ten mój stosunek do służby zdrowia i do firm farmaceutycznych, to jest zrozumiałe, ponieważ, proszę Państwa, zaczyna się coraz więcej wypowiadać ludzi, oczywiście mądrzejszych ode mnie, że służba zdrowia to są tacy, jak mówiłem w tamtym filmie, że nie trzeba szanować, trzeba się samemu, że trzeba się samemu leczyć. Tak, proszę Państwa, naturoterapia, tak jak mówiłem, to jest siła, to jest potęga, trzeba się samemu leczyć, ale tak jak mówiłem, do zdrowia nie ma windy. Jest tylko trudna droga po schodach pod górę. Jeżeli Państwo nie macie cierpliwości lub nie macie chęci stosować naturoterapii lub moich porad, które tu Państwu mówię, lub innych, oczywiście inni też są o wiele lepsi ode mnie na YouTubie nadający, ja tam do nikogo nic nie mam, to proszę za to się nie brać, ponieważ narobicie sobie Państwo więcej szkody niż pożytku i to jest cały problem w tym. Proszę o tym pamiętać. Pamiętajcie Państwo, jeżeli się decydujecie, to przede wszystkim lekarza stawiacie na pierwszym miejscu, ponieważ jakikolwiek to lekarz był, nawet ten, który niewiele wie na temat fitoterapii, ziołolecznictwa czy naturoterapii, to ten lekarz on ma tak wiedzę, że on naprawdę, proszę Państwa, stara się wam pomóc. Ja jeszcze raz powtarzam. Ja to porównuję do tego rolnika, co wyszedł rano na próg swojego domu, patrzy, a tam taka chmura stoi, idzie w jego kierunku. On miał tam na łąki miał kosić albo miał coś robić. I stanął pięścią, wygraża chmurze, to taka, nie taka, poszła ty stąd. To jest zasada właśnie tego, co mówię na filmie. Mądry rolnik, jak widzi, że jest chmura, to albo nie wychodzi z domu, albo bierze sobie pelerynę, okrywa się przed deszczem i idzie, jego chmura nie obchodzi, no po prostu to jest koniec, konieczność taka. Tak samo jest, proszę Państwa, ze służbą zdrowia. Jeżeli ja sobie sam zasłużyłem na to, że dzisiaj jestem chory, to nie mam pretensji do lekarza, ponieważ ten lekarz mi nic nie jest winien, że ja jestem chory. To jest moja sprawa. Nie wiem, ja rozumiem, są niekiedy przypadki, kiedy
ktoś jest, wypadek czy coś, no ale to są inne sprawy. Proszę Państwa, tyle by było na dzisiaj. Tyle by było na dzisiaj, bo może mi się w każdej chwili skończyć bateria. Następny filmik powiem Państwu na temat oczyszczenia krwi. Myślę, że to na drugi tydzień, bo wcześniej to nie ma co Państwu już tak się narzucać, co trochę i tam swoje drdy małe opowiadać. Tyle na dzisiaj. Wszystkich Państwa pozdrawiam. Przede wszystkim Państwu życzę zdrowia i wszystkiego najlepszego. Do widzenia.